Rozmowa poranka. Na 106.2 FM jest już z nami nasz gość, a jest nim dziś o tej porze ksiądz profesor Bartosz Adamczewski. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry. Szczęść Boże, witam wszystkich. Księże profesorze, co wspólnota Kościoła zawdzięcza Piotrowi i Pawłowi? Wiem, że mamy 10 minut, ale spróbujemy coś powiedzieć naszym radiosłuchaczom. Zawdzięcza im przede wszystkim to, że Ewangelia wyszła z Jerozolimy na cały świat. Gdyby nie oni, i Piotr, i Paweł, to ich chrześcijaństwo cały czas byłoby jakąś grupą, może nawet sektą żydowską, a dzięki nim obu, dzięki otwartości ich serc, ich wierze w Ducha Świętego i wprowadzenie Boże, że Jezus nie jest tylko Mesjaszem Izraela, ale że jest Synem Bożym dla całego świata, Ewangelia dzisiaj trafia do wszystkich ludzi na całej ziemi. Często słyszymy, że święty Paweł dziś byłby świetnym, skutecznym dziennikarzem. W jaki sposób on głosił dobrą nowinę? No i na czym polegała właśnie ta jego skuteczność, ta strategia świętego Pawła? On miał strategię bardzo prostą. Kiedy czyta się jego listy, to widać, że on szedł ze wschodu na zachód, jak tsunami, przez cały basen Morza Śródziemnego, od Jerozolimy aż do Hiszpanii. Przynajmniej taki miał plan. Okazało się, że Pan Bóg miał inne plany i został umęczony w Rzymie, ale taki miał plan. Co więcej, chciał, można powiedzieć, jakoś zaszczepić Ewangelię przede wszystkim w wielkich metropoliach, w wielkich miastach, takich jak nasza dzisiejsza Warszawa, licząc na to, że później ludzie z tych wielkich miast Ewangelię rozprzestrzenią, rozprowadzą już jakby w swoich okolicach, tak jakby z Warszawy do Otwocka, Legionowa, Mińska, Mazowieckiego, Pruszkowa i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu miał nadzieję, że nawet jeszcze za jego życia uda mu się ten świat zewangelizować, oddać Chrystusowi. Mistrz logistyki słyszymy, a Piotr wybrany do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Pan Jezus chyba nie jest dobrym matematykiem, bliski uczeń wyrzeka się go, a on okazuje mu ogromne zaufanie. Dlatego, że chciał go nauczyć potęgi i mocy łaski, żeby liczył nie tyle na swój urząd, nie tyle na swoją pozycję, ile na to, że wszystko jest zawsze w Bożym ręku i wszystko jest zawsze owocem Bożej łaski, Bożej miłości, a nie tyle ludzkiego działania. Musiał tego doświadczyć sam na sobie, żeby później mógł tak prowadzić Kościół, a w Kościele inne. Święty Piotr dzisiaj, księże profesorze, nie miałby problemu z synodalnością, zebraniami w konferencji Episkopatu Polski? Myślę, że nie. To był człowiek bardzo otwarty. I widać to, kiedy czytamy list świętego Pawła do Galatów, kiedy on wspomina, że w bardzo trudnej sytuacji życia, w jakiej się znalazł, kiedy musiał uciekać z Damaszku, udał się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa, tak go nazywa, czyli kamień, skały, czyli Piotra. I Piotr przyjął go na 15 dni. To jest bardzo długo. Normalnie gościa przyjmujemy na dzień, dwa, maksymalnie trzy. Gość w dom, Bóg w dom, ale jednak na czas powiedzmy trzech dni, a później no szukaj sobie bracia miejsca w hotelu czy gdzieś tam. Natomiast Piotr przyjął go przez 15 dni, a więc dużo, dużo dłużej niż wymagała jakby standardowa gościnność i okazał mu ogromne zaufanie. Człowiekowi, któremu nikt nie ufał, bo nikt wtedy nie ufał Pawłowi, Piotr jednak zaufał i Paweł był mu za to do końca życia bardzo wdzięczny. Więc widać, że potrafił otworzyć się na drugiego człowieka, innego niż on sam, i poprowadzić Kościół w taki sposób, żeby nie tylko od niego zależało, jaka będzie teraźniejszość i przyszłość Kościoła. Święty Paweł, apostoł narodów, a młodzież by zapytała o zasięgi świętego Piotra. Jak dalej? A no właśnie, to jest pewna zagadka, dlatego że on no przede wszystkim, jeśli to można powiedzieć, urzędował w Jerozolimie, ale też operował na terenie całej ziemi Izraela. Czuł się do tego powołany i Jezus rzeczywiście no, chciał go tam mieć, bo sam chodził po tej ziemi Izraela, ale też wyprawił się do Antiochii Syryjskiej. To jest dzisiejsza południowa Turcja. No więc kawał drogi, żeby tam głosić Ewangelię, a ostatecznie trafił do Rzymu, chociaż w jego liście dla niego Rzym to jest wygnanie, to jest Babilon, więc raczej pewnie nie planował tego sam, ale po prostu Pan Bóg zaplanował, że ostatecznie trafi do Rzymu. Musimy też zatrzymać się przy takich sprawach ludzkich. Czy żona Piotra, teściowa Piotra, nie miały mu za złe, że poświęcił wszystko Chrystusowi i Ewangelii? Być może miały mu za złe i pewnie dlatego Pan Jezus tę teściową uzdrowił, żeby nie było tak, że on zostawia chorą teściową w domu, a sam idzie głosić Ewangelię, więc nawet o takie ludzkie rzeczy Pan Jezus się zatroszczył.
żeby on mógł głosić Ewangelię. Księże profesorze, a co wiemy na temat ich konfliktu? Czy do tego konfliktu rzeczywiście doszło? Czy to był taki poważny spór? Doszło do tego konfliktu. Doszło do konfliktu przede wszystkim w Antiochii, o której już mówiłem. To jest dzisiejsza południowa Turcja, Antakia. Doszło do tego konfliktu przede wszystkim dlatego, że Paweł z jednej strony, a z drugiej strony zwolennicy Jakuba mieli bardzo różne wizje Ewangelii. Zwolennicy Jakuba byli związani z faryzeizmem i chcieli widzieć chrześcijaństwo jako, no, można powiedzieć, kolejne wcielenie judaizmu. Natomiast Paweł wiedział doskonale, że jeżeli mamy iść do całego świata, to nie można uczynić wszystkich Żydami. Piotr był jakby między młotem a kowadłem. Próbował lawirować między jednymi a drugimi. I do pewnego stopnia mu się to udawało, aż w pewnym momencie Paweł powiedział dosyć. Albo stoisz po mojej stronie, albo nie. I Piotr wtedy jednak stwierdził, że jednak on ma swoją wizję, trochę inną niż święty Paweł, i oto się poróżnili. Że Piotr próbował jakby szukać takiej drugiej środka między nimi, natomiast Paweł chciał go mieć całkowicie po swojej stronie. To czego oni nas dzisiaj uczą? Jutro ich uroczystość, prawda? I świętego Piotra, i świętego Pawła. Co zrobić, żeby szukać tej jedności w Kościele? Mimo podziału. A to widać pięknie w drugim liście Piotra. Jak wykładam go studentom, też uczę kleryków w seminarium, zawsze pokazuję funkcję kanoniczną tego listu. Jak on pokazuje rolę Piotra w całym Nowym Testamencie, gdzie on z jednej strony bardzo mocno krytykuje list Judy, taki mocno judeochrześcijański, taki właśnie bardzo żydowski. I widać, jak w tym drugim liście Piotra ten list Judy jest bardzo mocno ocenzurowany. Widać, że Piotr nie akceptuje takiego mocno konserwatywnego stanowiska, które chce jakby cały czas opierać wszystko na przepisach prawnych. Natomiast z drugiej strony całkowicie akceptuje Pawła, jego listy, jego dziedzictwo. Nazywa go swoim bratem, mówi, że to jest owoc łaski Bożej w nim i tak dalej, i tak dalej. Więc można by powiedzieć, że także w dzisiejszym świecie Piotr ma taką rolę. Musi jakby wyznaczać granice tego, co jest w Kościele akceptowalne, a co nie. I widać, że gdyby pójść za tym listem, że Piotr wcale nie jest odpowiedzialny tylko za przechowanie tradycji, tak jak to wielu by dzisiaj chciało. To jest błąd. Tradycja się rozwija. Już w samej Biblii tradycja się rozwija. Biblia nie jest czymś statycznym. Nie jest statycznym zbiorem prawd. Tak jakby dzisiaj niektórzy konserwatyści chcieli, żeby tylko to przekazywać z pokolenia na pokolenie, co zostało raz objawione. Kiedy czyta się Biblię, widać ogromny rozwój, chociażby między Księgą Powtórzonego Prawa, Księgą Wyjścia, Księgą Rodzaju, już nie mówiąc o Nowym Testamencie. I Piotr jest stróżem rozwoju tej tradycji w odpowiedzialny sposób, który jakby gwarantuje mu asystencja Ducha Świętego. Więc to jest bardzo trudne zadanie. Żeby widzieć z jednej strony to, co jest dane przez Boga raz na zawsze, a z drugiej strony widzieć ten rozwój tradycji. Ona się nieustannie rozwija, pogłębia w świecie, w którym się zmieniamy. Ta tradycja musi cały czas żyć. I to jest dla Piotra, żeby on to życie jakby gwarantował. Ale się zasłuchałam, czyli wzajemnie siebie uzupełniali. A księże profesorze, no ja wrócę jednak tutaj do przeszłości Szawła, który prześladował chrześcijan, ale również w nim Chrystus dostrzegł potencjał, zawołał go dosłownie po imieniu, prawda? Dosłownie. A miał ksiądz profesor podobną sytuację w swoim życiu? Nie chodzi mi, że prześladował chrześcijan, broń Boże. Tylko czy rzeczywiście dzisiaj Pan Jezus też w taki bezpośredni sposób może nas zawołać? Tak może nami wstrząsnąć? Pan Jezus woła po imieniu, które tylko On sam zna. Pięknie to opisuje Księga Apokalipsy, że da imię, które zna tylko On i ten, który je otrzymuje. To nie jest imię, które mamy zapisane w dowodzie osobistym. To jest imię, które zna tylko Jezus i po takim imieniu On mnie i Ciebie, każdego z nas woła. Po imieniu, które On zna, i to imię powoduje niesamowicie głęboką relację, że wiem, że tylko On mnie zna całkowicie głęboko, tak jak nikt na świecie mnie nie zna. I myślę, że ja też go jakoś znam. Bardzo dziękujemy za dziś. Ksiądz profesor Bartosz Adamczewski był naszym gościem o poranku. Księże profesorze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Szczęść Boże.